historia z kronik wyjęta, tycząca naszego miasta. A z tej historii tradycja tej ziemi naszej prościutko wyrasta. 250 z górą lat temu opowieść ta się zaczyna. Był na Podlasiu burnie przebyty, a w środku nędzna mieścina. Choć sprawy państwa go zaprzątały, w czym nie ma nic dziwnego. Czas swój poświęcał i grosz niemały na rozwój miasta swojego. Wiele tu zdziałał, bo przebudował pięknie Białystok cały. Teatr założył, szpital i szkołę, już pałac, park okazały. Aby uwieńczyć swoje staranie i rozkwit Białego Stoku, zdobył od króla praw miejskich nadanie w 1749 roku. Więc mamy nadzieję i wszyscy wierzymy, że w końcu tak się stanie. W tym Białym Stoku, kochani moi, twój pomnik klemej się hetmanie. Nadzieję i wszyscy wierzymy, że w końcu tak się stanie. W tym Białym Stoku, kochani moi, twój pomnik klemej się hetmanie. Wtedy my wszyscy tu na tej scenie, starsi i chłopcy, dziewczęta, składamy wniosek do Rady Miasta i właśnie do prezydenta. W liście idea była zawarta, co z naszych pragnień wynika. Źle, że w tym mieście wciąż jeszcze nie ma Jana Klemensa pomnika.